Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy w Górkach Zachodnich. Tutaj jest stocznia, która pracuje. No, większość stoczni w Gdańsku już nie pracuje. Stocznia Linia Gdańska została sprzedana Ukraińcom. Jak wiemy, gdzie zatrudniano około 17 tysięcy ludzi. A tutaj w Górkach Zachodnich jest stocznia, która nadal pracuje i ma zamówienia i ma się dobrze. Jak widać, buduje statek. No to buduje segment. Widać, że wręgi są. Tu jest właśnie, tu widać, że to stocznia Wisła. Zaraz zobaczymy za kratu, bo ja tu muszę wziąć to filmować. O tak, stocznia Wisła. I tak to wygląda teren stoczni Wisła. Tutaj widać na bramę, na suwnicy bramowej jest taki ten napis. No i tam pracują robotnicy, a z daleka widać wiatrak się kręci. I tak to jest. Zobaczymy, zbliżenie zrobimy. Jak to wygląda praca na stoczni Wisła. Tutaj jest już kadłub. Część kadłuba można powiedzieć, bo potem to się ze sławą zespawa i będzie statek większy, prawda? Tam robotnicy spawają, robią, wykonują pracę w poszczególnych segmentach. O, widać robotników. Także praca na stoczni Wisła, w stoczni Wisła Bre. Widać, że robotnicy wykonują swoje zadania. Tak to wygląda stocznia Wisła. W Górkach Zachodnich produkuje się statki, jak widać. To nieprawda, że przemysł stoczniowy w ogóle wyginął. On jeszcze funkcjonuje i działa. Przynajmniej w Gdańsku, jak widać. Czerwony Korsarz pozdrawia z Gdańska. Pomorska Telewizja Narodowa, Sławomir Dziębiński. Ahoj!